Kamil 4 metra, powiedz co Kamil, co tam u ciebie, jesteś na sali treningowej, jak tam przemyślenia po ostatniej walce? Chyba nie rozmawialiśmy jeszcze po tym pojedynku. Nie rozmawialiśmy, chciałeś się spytać, czy oglądałem, nie oglądałem, jeszcze walki nie analizowałem. Dobra. Wyciągnąłem wnioski, miałem trochę czasu, wiem co zrobiłem źle, wiem co muszę poprawić. 2022 rok, chcę zacząć lepiej, miałem wrócić jakoś w lutym, ale rozmawiałem z promotorami, że jednak chcę być w 100% przygotowany, a nie w 80%, żeby nie dać znowu słabej walki. I już wtedy to w ogóle by skreśliło jakieś tam moje jakieś wyższe cele. Dlatego chcę wrócić marzec, kwiecień, żeby być w pełni przygotowany, wiesz, i będę. Dobra, przyjedziemy, walczymy o dobrą formę, a Michała Ciślaka masz teraz okazję oglądać na sparingach, czeka go walka z Lorenzem Okoli. Jakie są twoje wrażenia, przemyślenia? No ja tak, wiesz, ci powiem szczerze, że chyba wolałbym bardziej, żeby on zawalczył z tym Bradysem, nie? Bo jednak ten Okoli tak jest niewygodny zawodnik, wiesz. Ciężki do boksowania, bije z dwóch rąk mocno, jest nieułożonym takim zawodnikiem, tak? Bradys jednak jest łatwiejszy do przeczytania, a nie wiadomo jak Okoli wyjdzie i jaką technikę, taktykę, jaką taktyką zaboksuje, wiesz. On jest wysoki, długi zasięg ramion, a mimo wszystko i tak blisko boksuje, nie? Ale wierzę w Michała, wierzę, że ten chłopak jest jak na razie najlepszym polskim naszym zawodnikiem, więc jak ma ktoś zdobyć ten tytuł, to właśnie Michał, nie? Bardzo wierzę w niego, jest Polakiem przede wszystkim za Polskę, całe jakie życie. Jakie widzisz atuty Michała w starciu z Okoli? Co jest generalnie atutem Michała? No na pewno jeśli chodzi o umiejętności bokserskie, to czysto bokserskie, to Michał jest lepszym zawodnikiem. Głodny jest tego, tak? Ma mocne uderzenie. Ciężko też zapiernicza do tej walki, wiesz, już ile miesięcy, nie? Kondycyjnie też chłopak jest dobry. Same plusy, no, ale też nie ukrywajmy, że Okoli to też kot. To jest jakaś szczególna chyba taka motywacja, bo Michał miał tą wyprawę do Afryki, ale to powiedzmy zapomnimy, tak? Bo to była jakaś przygoda, doświadczenie, ale teraz taka pierwsza... Afryka to nie było, wiesz co, taka o tyle co przegrana, o tyle co doświadczenie, wiesz, ta przegrana w Afryce więcej dała, niż jakby on nie miał tej przegranej, zaboksał trzy walki wygrane z zawodnikami z drugiej czy z pierwszej nawet ligi, nie? Tam była ekstraklasa, minimalnie przegrał, fajnie się zaprezentował i tu wierzę, że z Okolim wyciągnął wnioski z tamtej przegranej, tak, z tej lekcji i dużo lepiej to jeszcze będzie wyglądać. To jest jakaś szczególna motywacja przed takim pojedynkiem, tak jak ty przeżywałeś to przed Golovkinem na przykład? Tak, Michał, widać po Michale, wiesz, jest skoncentrowany, skupiony, ja widzę wygraną Michała, nie? Całe życie będę za Polakami. Takie postawy trzeba. Jeszcze co, jak myślisz, co chciałbym powiedzieć? Za Polskę! Uuu!